Ja się wstydzę, ja nie zacznę. Zacznę. No to ja zaczynam. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrowienia wielkie ślemy z Festiwalu Dobrego Piwa w Wrocławiu. Spotykamy się standardowo z panem Tomaszem. Yes. Oczywiście, jak to festiwal piwa, czyli пошло. Na wrocławskich warsztatach piwowarów domowych. Impreza jest na razie zamknięta. Nie wiem, czy widać tą bramę i ochroniarzy za mną. Jest to impreza powiązana z targami. Z wrocławskim festiwalem dobrego piwa. No i tutaj możecie widzieć, zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze nie ma gości, są sami piwowarzy domowi i celebryci, czyli Copper, Simon i tak dalej, i tak dalej. Augustino. Wystawiają się piwowarzy praktycznie z całej Polski, nie tylko wrocławscy, na przykład ja też, ja również, ale też Andrzej Miller i cała reszta, że tak powiem, śmietanki. No i cóż, próbujemy swoje piwa, są tutaj bucety, czyli jest gdzie przemywać szkło. No i czekamy na gości, próbując w delikatny sposób swoich domowych piw. Chcę wam pokazać, jak to wygląda generalnie. Jest trochę ludzi, o 16:30 jest wejście gości, jest godzina 14:30. O, może pójdziemy w tą stronę również. Tu będzie ciszej. Bardzo fajna impreza, dobrze przygotowana. Sponsorzy dopisali, każdy z uczestników tej imprezy dostał koszulkę w miłym, zielonym, chmielowym kolorze z logo browaru, czyli wrocławskich warszawskich browarów domowych, a na plecach jest logo Kormorana, czyli sponsora. Od Ambera w Gdańsku wszyscy dostali po takiej fajnej lnianej torebce na piwo. No i możemy się wymieniać swoimi doświadczeniami. Tak to tutaj wygląda. Ja przepraszam, że generalnie nie będzie pełnej relacji z festiwalu wrocławskiego.
no bo jest trochę, że tak powiem, pracy. Ale z pewnością będziecie mogli to obejrzeć na innych kanałach. A to dwa? Dwa? O! Ja tu mówię o piwach, a wy mówicie o dzieciach. Znacie tego gościa? Nikt mnie nie zna, nikt mnie nie ogląda i to jest we mnie zajebiste. A i tak wygra Korwin. Jedyna słuszna osoba. Jak ty się tu dostałeś? Czyli celebryci są zawsze ponad masą. Znaczy, no ja bym chciał pokazać tutaj z numerem obozowym jestem. Mój numer obozowy to jest kufel piwa. I właśnie tutaj w obozie domowych piwowarów jestem. No zaraz tutaj będę chodził, coś tam nagrywał, rozmawiał. Liczymy na to. Tak więc... Zobaczycie. Co tu dzieje? Kałowiec. Ale gdzie masz czerwoną chustę? Ja nie jestem kałowiec. Ale... Kałowiec. Oj, kałowiec. To ja idę dalej. O skazach w piwie nie było mowy. Piwowarzy wystawiają się z takimi metryczkami. Czyli mamy też kegi, mamy szkła. Jest tutaj napisany styl piwa, nazwa browaru i tak dalej, i tak dalej. No. Przepraszam. Więc w ten sposób to wygląda. Stoisko browaru Gdynia również jest to oblegane. Tyle, jeżeli chodzi o wrocławskie warsztaty piwa domowego. Z pewnością jeszcze postaram się zrobić rundę na stadionie. Aczkolwiek nie wiem właśnie, czy mi to wyjdzie i o której godzinie. Chciałem wam krótko pokazać, że tak to właśnie wygląda, a nie inaczej. You know, this 52 people is approximately
measuring by UPLC or it's HPLC. Not for APPA. Lublin to dobry. Okej, okay. Na pierwszy rzut mamy tutaj browar Nepomucen. W jednej osobie, praktycznie jedno ciało mogę powiedzieć, tak? Tak, w pewnym sensie tak. Mamy tutaj polewane piwo grodzickie z browaru rzemieślniczego, jak się dowiedziałem. Jest to 10 plato. Ile alkoholu? 4,2. Dobra, alkohol 4,2, to popatrz na światło, może tak. Piękna piana. Jest to opalizacja. Teraz zaraz zobaczymy, jak będzie z nagazowaniem. Tutaj mamy, wy już tak troszkę za szybko żeście się przenieśli. Wolne podeszliśmy. Okej, okay. ale w takim razie wykorzystajmy tę szansę. Aha, muszę uruchomić zegar. Start. Browar Profesja jest proszony do następnego stoiska. Okej, okay. Browar Nepomucen. Browar Nepomucen, miesiąc na rynku, tak? Czy... No, dwa. Około dwa. Okej. No to powiedzcie trochę o browarze. Skąd on jest? Tak? Jest taki trochę dolnośląsko, więc po polsku. Browar znajduje się na samej granicy między Wielkopolską a Dolnośląskiem. Po stronie wielkopolskiej, ale... Od granicy między województwami do browaru jest około 1,5 km, praktycznie na samej granicy. Ale z duchem jesteśmy też po stronie dolnośląskiej, a głównie z Mielniczki i okolicy. Słuchajcie, tutaj mamy w ogóle fantastyczną sytuację, bo to jest drugie Grudzińskie. To jest drugie Grudzińskie, ten styl odradza się nie tylko dzięki browarowi w Grudzińsku, ale odradza się dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu Piwowarów Domowych, odradza się dzięki piwowarom domowym, odradza się dzięki browarom rzemieślniczym, które ważą to piwo właśnie w stylu grodziskie. Jest to takie trochę nasze już ogólnonarodowe dobro. Wasze grodziskie różni się czymś od klasycznego grodziskiego? Powiedz czym? Ma 5 palników, 10 palników, 4,2 i nie jest na 100% złodzie, czyli się nie chce. Ja też próbowałem to polować. A reszta? Reszta słów pięćmienny, skipy. Okej, czyli jak widzicie grodziskie klasyczne to jest 7,7 stopnia plato, natomiast oczywiście to nie znaczy, że nie możemy robić różnych wariacji, że nie możemy robić piwa trochę mocniejszego, że możemy robić piwo z jakimiś dodatkami, tak jak są eksperymenty ze słodem pędzonym torfem. Warszawski Browar Bazyliszek zrobił takie piwo. Dobrze wziąłem wodę. Okej. Okay. Jakie są wasze wrażenia? Tomek Szulc, Browar Gdynia, znany YouTuber. Jeszcze nie piłem oryginalnego piwa z Grodziska. Także mam przyjemność wypić w tej chwili to 10-platowe, że tak powiem, piwo. Całkiem przyjemne. Opalizujące, bardzo lekkie, z piękną pianą, która oblepia jak naprawdę świetne piwo. Jak na dwumiesięczny browar jestem podziwny, jeszcze zbudowany własnymi rękami. Szacun. Bardzo dobrze. Ja tu staram się kolegom opowiedzieć z Austrii i oczywiście zachwalić każdy polski browar. Z
Portugalii. Okej. Okay. Martin Foy z Austrii, Probiernet. So Martin, what's your impression about this style? Have you ever tried Rodziskie beer or something similar to Rodziskie? Not really. My friend from Portugal was recommending me this beer style, and he told me that we have to try it. Now we have it here at the tasting session, which is a great pleasure. We have two. Yeah, we have two, but when you see, for example, this one here with the ABV of 4.5, you don't expect this much of taste, and when you try it, the small meatball, it's really, really great, and you have a nice combination. For the first time, that's a good start. Martin powiedział, że nie miał okazji wcześniej próbować Rodziskiego, natomiast Gonçalo Faustino z Portugalii zachwalał mu ten styl. Gonçalo za chwilę podejdziemy, bo tam też jest ciekawy temat. Martin mówi, że bardzo mu się podoba to, że piwo jest lekkie, jednocześnie ma coś się w nim dzieje. Jest tam ta wędzoność słodu, jest bardzo fajnie, wysoko nasycone, czyli mamy ten efekt polskiego szampana. I'm not sure if you know that it was called Polish champagne, so the highly carbonation is strictly connected with that. Okay, Faustino. Faustino, Gonçalo Faustino z browaru Maldita z Portugalii. Faustino, Gonçalo na wrocławskim festiwalu dobrego piwa. To jest strefa chill outu z małymi dziećmi, wysypany piasek, położone są palety. Całkiem oryginalne pomysły i miejsca. W tym cyrklu jest mało piwa. Tutaj rządzi jedzenie. Mamy frytki belgijskie, czyli generalnie food trucki. Mamy pierogi smażone, jest kiełba w gębę. Są tu stoiska bieszczadzkiej wytwórni piwa, czyli znanej wszystkim pod nazwą Ursy Major. Strasznie dobre piwo.
jest Baltika. To była Baltika, strasznie dobre piwo. Mogą tu wejść małe dzieci, jak widzicie. Kursa w tym kremowym namiocie. No i cóż, zachciało mi się jeść, wobec tego znalazłem się w tym miejscu, ale też chciałem wam pokazać, że ten festiwal stoi nie tylko piwem, ale i jedzeniem. W porównaniu do warszawskiego festiwalu, no muszę stwierdzić, że tutaj jest 1000 razy lepiej, nie 100 razy lepiej, 1000. Jedzenie jest na czas, kolejki są niewielkie, przypomnę, że to jest sobota we Wrocławiu, a więc to już można byłoby oczekiwać problemów z jedzeniem, typu czas oczekiwania, ale jednak tego nie ma. Można. Birgit Madness, świetna impreza ze świetnym jedzeniem. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa wpisuje się w ten kanon festiwali, gdzie można się w miarę tanio, ale też w bardzo dobrym stylu najeść. Słodkich rzeczy, kiełbas, burgerów amerykańskich, wołowin, cielęcin, co tylko sobie dusza, parówek zwykłych, bratwurstów, co tylko sobie dusza zapragnie. Browar Fortuna, dania z grilla, piękne, wspaniałe, nęcące zapachy. To byłaby strefa, typowo strefa jedzenia. Druga strefa jedzenia jest trochę pomieszana z piwem. Są tam występy artystyczne, jak słychać w tle. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła reklama browaru z Grodziska Wielkopolskiego, czyli piwo z Grodziska. Stoisko browaru Fortuna, które tutaj idzie szerokim, naprawdę szerokim idzie po bandzie, to idzie po bandzie ten browar. Manufaktura piwa, piwne kioski szklane, gdzie można dostać szkło. Z tym szkłem to jest generalnie problem, ponieważ szkła już w piątek nie było. Szkła typu Hamburg. Inne wzory oczywiście były dostępne. No dobra, za pół godziny mam blogowanie, wobec tego naprawdę chciałbym coś zjeść. Przerwę w tym momencie, idę do jakiegoś dobrego, fajnego, ciekawego burgera amerykańskiego. Czy bloger, czy youtuber, który nagrywa codziennie filmy, może się martwić tym, że jest dużo premier? Nie, ja się z wami generalnie zgadzam. Ja stoję na rozdrożu. Ale chyba z tobą. Ciebie też oglądam. Chodzi o to, że cieszę się z tego, stoję na rozdrożu, dlatego. Dlaczego? Dlatego, że cieszę się z ilości premier, cieszę się z każdego browaru, który powstaje. Czy to jest kontrakt, czy to jest browar zbudowany właśnie rękami. Cieszy mnie to bardzo. A z drugiej strony martwi, ponieważ pochodzę z dalekiej północy, gdzie niedźwiedzie chodzą po lodzie. Jak to komuś opowiadałem, ktoś prawie w to uwierzył, to znaczy w Gdyni. I martwi mnie to, że no nie ma takiego szału na powstawanie nowych kontraktów, nowych browarów na północy Polski. To się dzieje gdzieś tam od Warszawy w dół, Poznania w dół. I to mnie martwi, ale z kolei cieszą mnie te premiery i tak jak powiedziałeś, ja liczę, że... Czyli de facto cię martwi to, że północ nie bierze udziału w tym wyścigu. To znaczy, nie będę tu wymieniał browarów, oczywiście powstają browary nie jakieś, ale powstaje ich stosunkowo mniej na północy niż na południu. To mnie martwi i tyle. Ale cieszy mnie to i ja myślę, że na jesień będzie przebitka premier. Jednak. Ja też tak uważam.
to wiesz, no ta teza to moim zdaniem nie jest do obrony. No, jeżeli raz żeśmy przebili stówę, no to, wiesz, kumulacja, no ale te 108 premier zrobiło ileś towaru. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że na jesieni będzie ich 10% więcej, więc dlaczego... Kupię piwo z browaru rzemieślniczego i może będzie dobre. Myślę, że może masz to na myśli. Ja mam swoje ulubione jak dotąd style i próbuję ich, bo nie do ogarnięcia są wszystkie premiery i bardzo dobrze. Ja jestem bardzo z tego zadowolony. Oczywiście na kilku, jest to styl IPA, krótko mówiąc. No, to jest to. No są piwa, które są czasami niemiłym zaskoczeniem i tyle. Ale ile browarów jest takich, że uważasz je za ciemno? Na palcach jednej ręki. Ale co to znaczy w ciemno? Co to znaczy w ciemno? No to znaczy, że kupuję 70% szans, że będzie zadowolony. Znaczy ja ci powiem tak, mam bardzo dobre zdanie, być może wy nie macie, o Brudowie, tak? I ja nie zakładam, że będzie każde piwo urywało dupę. I nie będę urywał. Ja kiedyś postawiłem, jadąc, prawda, S8, postawiłem tezę, że tak jak wiele innych rzeczy możemy opisać jakość piw poprzez rozkład normalny. I niestety na ten wycinek piw genialnych jest ciężko trafić. To jest, nie wiem, 2,5-5% wszystkich premier. Ale im więcej jest premier, tym jest większa, tym rośnie szansa trafienia na te piwa genialne. Może jakieś doświadczenia z podróży, nie? Okej, Tomek. Powiem o moich doświadczeniach z dalekiej północy. Generalnie ja myślę, że tak jak Tomasz powiedział, piwna rewolucja, ona się nie skończyła, ona trwa. Więc trzeba szukać czegoś, co ją popchnie do przodu. Może nie do końca jest dziwne, bo mnie też czasami irytuje mnie powstawanie stylów, których nie jestem w stanie spamiętać, bo tam 5-6-7 słów w opisie wchodzi i na kurczę ciężko to zapamiętać. Powiem tak, stworzyliśmy pewną inicjatywę w Dyni i zaczęliśmy współpracę z pewnym browarem, który szuka czegoś na lat. To może być taki pomysł, jeżeli chodzi o rewolucję piwną. Ten browar nie chce ważyć kolejnej pszenicy, kolejnego Witbira, udziwionego Witbira na lato. Chce ważyć proste piwo i zapytał się kilkunastu, właściwie kilkudziesięciu piwowarów, jakie mamy w tym pomysły. A więc zaczynamy podpowiadać, ważyć, smakować różne przyprawy kupione gdziekolwiek, tak zwane single malty nawet. Na przykładowo sam słup pszeniczny plus jedna przyprawa plus jeden chmiel. Czemu nie? Lekkie, bardzo piwo, jasne, przyjemne, orzeźwiające na lato. Może tutaj jest droga. Nie, ty już by powiedzieli, to już jest udziwnianie. No jak to przyprawa do piwa Reinhardtiowo? No tak. Ja osobiście na coś na pączkach sosny będę ważył, ale widziałem przyprawy, które nie jestem w stanie powtórzyć z nazwy. I myślę, że to idzie w zgodzie z piwną rewolucją, która trwa. Czyli są browary, które szukają nowych pomysłów, nie udziwniają na siłę, bo to wychodzi różnie z tym udziwnianiem receptur piwnych, a szukają czegoś zupełnie innego, czegoś, co być może nie skoczy. Tak krótko, między przerwami chciałem wam coś powiedzieć o Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa. Nagrałem się już tak na szybko z Dariuszem z piwnych degustacji. Porównywaliśmy dwie IPy. Niestety mój aparat się nie włączył, miał polecieć na dwa, poleciało na jeden i zobaczycie to na jego kanale. Czyli ja degustowałem siostrę Bożenko, ile dobrze pamiętam, czyli amerykańską IPę. O jeden plato mniejszą niż jego, bodajże to był Strzała Południa. Chyba moja była 15, jego 16. No nie chciałbym tutaj się teraz pomylić. Moje było 6% alkoholu, jego 6, jego 6,5. Całkiem fajne, oprócz tego, że no, siostra Bożenka była nienagazowana, także. No, bardzo fajny aromat, wygląd, barwa, piana. No i gdyby nie to, że nagazowanie było bardzo słabe, naprawdę bardzo słabe, to byłoby dobrze. W tej chwili mam chwilę wolnego i kupiłem sobie z browaru Reden następne piwo. No i kurczę, bardzo dziwna nazwa.
Generalnie piwo zawiera Equinox chmiel, jest to IPA oczywiście. Coś w stylu galaktycznego, no kurczę, naprawdę, nie wiem. Lot galaktyczny, hop galaktyczne, coś takiego. Jakoś tak się nazywa to. Czytałem butelkę, ale no w tym całym harmidrze ciężko zapamiętać cokolwiek. Więc krótko mówiąc, imperialne IPA. 20 plato. Czyli bardzo mocne, to jest to, no bardzo mocna IPA-ka. Kolor wskazuje na to, że oprócz sporej zawartości balingu i alkoholu, będzie też spora zawartość tego, co uwielbiam, czyli karmelu. No i tak jest w tym piwie. Piana praktycznie zerowa, brak oblepiania szkła. Zdominował cały aromat i cały smak Equinox. To mnie trochę dziwi, dlatego że wydawało mi się, że zbiory Equinoxu były na tyle słabe, że nie jest jakiś chmiel w tej chwili number one. Ale mi bardzo zaimponował w piwie doktorów, w Kinki. Ale kiedy sam do tego chmielu podszedłem, no szczerze mówiąc, niczego nie urwał. Tutaj natomiast mamy bardzo fajne wrażenia powiązane z Equinoxem. Praktycznie nie czuł żadnego innego chmielu, on zdominował wszystko. Być może był chmielony na zimno, tego się nie mogłem dowiedzieć. Pomimo 20 plato, to piwo wcale nie jest jakieś tam mega ciężkie. Jest w miarę sesyjne. Nie ma ostrej, zalegającej goryczki. Praktycznie goryczki tu w ogóle nie ma. Jest bardzo słodko i bardzo karmelowo. Czy tak ma być w imperialnej IPie? Kurczę, no wiecie, no są gusta i guściki. Według mnie nie. Ale na pewno wielu ludziom to piwo się spodoba. I tak jak chwaliłem browar Redent za pszenicę na FM-kach, czy pszenicę tą wędzoną, czyli banany na rauszu, tak ta IPA nie wiem, czy podbije galaktykę. Naprawdę przeważający w smaku jest karmel, słodycz, w aromacie trawa cytrynowa zamiast grejpfrutów. Czyli może tak, ci, którzy nie lubią grejpfrutów, no to piwo będzie git. To będzie słodkie, nawet bardzo słodkie, mało alkoholowe, bezgoryczkowe i bezpianowe i co tu jeszcze o tym piwie można powiedzieć. Byłem, spróbowałem, wypiłem, nie powtórzę. No tego piwa akurat nie powtórzę, aczkolwiek no zawsze dobrze jest spróbować. Pierwsze wrażenia festiwalowe są takie, że całkiem fajne miejsce, podobne zresztą do Warszawy, jak widzicie. Trybuna Śląska Wrocław. Sporo browarów. Teraz wejdziemy trochę do zaciemnionego miejsca, ponieważ przechodzę przez środek stadionu. Czyli wchodzę do środka. No, tu mnie nie będzie widać. Tu widać tylko cień. I chyba tu się skończy nagranie. A nie, coś jest. Tutaj jest strefa toalet, krótko mówiąc, i kolejek do nich. Nie ma, jest piątek, także nie ma jakiegoś wielkiego jakby odejścia kolejkowego. Dużo browarów, z tego co widziałem z ulotki około 60, chyba poniżej. Na chwilę wyjdziemy, żeby wam chociaż rzucić okiem. Dzisiaj piątek, więc słuchajcie, no mam taki trochę dzień roboczy, nie ukrywam, i nie będzie mnie stać na wiele recenzji. Większość recenzji nagram w dniu jutrzejszym i myślę, że pojawią się już w nadchodzącym tygodniu dla mnie obecnie teraz, czyli od poniedziałku. Mnóstwo browarów, jedne lepsze, drugie gorsze. Bardzo dobrze, że tyle browarów się pojawia. Jestem bardzo zadowolony z tego. Miejscówka bardzo fajna, aczkolwiek Wrocław trochę daleko. Czyli trochę daleko z Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiamy Gdynię.
Pogoda po południu dopisuje. Słyszałem, że tutaj mocno padał deszcz. Zresztą jadąc tutaj o godzinie 8 startowałem z Gdyni, też miałem przelotne opady, także byłem pewien obaw, ale przez dłuższy czas festiwalu chodziłem w krótkim rękawku. W tej chwili nałożyłem kurtkę, nie wiem sam dlaczego, chyba trochę przymarzłem na tym live vlogingu. Strefa jedzenia, nie ma tu food trucków, jedzenie jest, wygląda na zarąbiste, nie wiem, bo jestem najedzony. Są miejsca, gdzie można umyć szkło. Bardzo, bardzo fajne, nawet w pełni profesjonalne, proszę bardzo, to jest myjka. Sami sobie regulujecie natężenie wody. No i wszystkie browary, które możecie sobie wymarzyć, tutaj można spotkać. Czy Hewelka przebije Wrocław? No nie wiem. Bardzo duża impreza, bardzo ciekawa impreza. Cóż, i wiele piw jeszcze przede mną. Także wybaczcie, że ja tutaj nie będę jakby dużo recenzji nakręcał. No chyba, że jutro. Wracając do piwa, sam Reden, ta galaktyczna, imperialna IPA-ka. Za dużo karmelu. Gdynianie się śmieją, wiedzą, że bardzo lubię karmel. Pozdrawiam Was, Turek, cała reszta vlogerów. No dobra. Za chwilę znowu będę zajęty, więc chciałem Was serdecznie pożegnać do następnej recenzji. Oczywiście postaram się. Ze 3, 4, 5 piw mam tutaj. W miarę porządnie ocenić.